Zaburzenia wzrastania możemy tutaj podzielić na dwa istotne, czyli niedobór wzrostu, czy niskorosłość i nadmiar wzrostu. Jeżeli chodzi o niskorosłość, tak naprawdę istotnym elementem w diagnostyce i w problemach wynikających z niedoboru wzrostu jest obserwacja dziecka pod kątem tego, jak rośnie w siatkach centylowych, bo to jest dla nas najważniejszy element. Warto pamiętać, że przyczyną niedoboru wzrostu w większości jest ten konstytucjonalny niedobór wzrostu, czyli tak naprawdę uwarunkowany genetycznie przez rodziców. Bardzo często to jest tak, że w rodzinie dziecko ma niskich dziadków, kuzynostwo i najbliższą rodzinę i tak naprawdę to indukuje niski wzrost u dziecka. W takim przypadku, w przypadku takiego rodzinnego niedoboru wzrostu nie ma potrzeby prowadzenia jakiegokolwiek leczenia, z tego względu, że to jest niedobór wzrostu, który wynika z natury u takiego dziecka i nie ma konieczności, żeby tutaj weryfikować w żaden sposób te zaburzenia. Jeżeli chodzi o zaburzenia w kontekście hormonalnym niedoboru wzrostu, to tak naprawdę tylko 3% populacji niskich dzieci jest, znaczy ten niedobór wynika właśnie z zaburzeń hormonalnych. To jest bardzo mały odsetek. I tak naprawdę pacjenci bardzo często starają się, zwłaszcza rodzice oczywiście, znaleźć tą przyczynę w postaci właśnie niedoboru hormonu wzrostu i podejmować leczenie. Oczywiście diagnostyka w tym przypadku jest w jakimś tam stopniu uzasadniona, natomiast warto najpierw skonsultować to ze swoim lekarzem rodzinnym i pediatrą, którzy zweryfikują, w jaki sposób dziecko rośnie. Warto też pamiętać, że to, co by nas niepokoiło w niskim wzroście u dzieci, jest spadek wzrostu w stosunku do tego, jak dziecko rosło wcześniej, czyli tak naprawdę jak bardzo dziecko zmienia swój tor spadania wzrostu na siatce centylowej. W momencie, gdy dziecko zaczyna nam spadać na siatce centylowej i zmienia ten tor siatki centylowej, to jest dla nas istotne i to jest element, gdzie powinniśmy obserwować, jak ten wzrost zaczyna się zmieniać. Z definicji niskorosłość to jest wzrost dziecka poniżej 3 centyla i to jest bardzo istotny element, bo tak naprawdę w momencie, gdy dziecko nie spada nam poniżej 3 centyla lub nie ma znaczących zmian właśnie w tym torze siatki centylowej, to wówczas nie jest to powód do niepokoju, tylko do obserwacji. Zaburzenia niskorosłości związane z niedoborem hormonów wzrostu leczymy po pełnej diagnostyce u specjalisty, jakim jest endokrynolog dziecięcy. Taki specjalista wykonuje szereg testów w postaci chociażby minimum 3 testów na poziom hormonów wzrostu u dziecka oraz diagnostykę obrazową przysadki mózgowej. To są istotne elementy, które mają znaczenie w tym, że jeżeli faktycznie stwierdzimy niedobór wzrostu takiego dziecka i brak zaburzeń w budowie przysadki, wówczas w Polsce, taki specjalista składa wniosek do takiego Narodowego Programu Leczenia Hormonem Wzrostu. I dopiero komisja, ten zespół do spraw leczenia hormonem wzrostu decyduje o tym, czy dziecko dostanie, w jakim wieku dostanie i na jaki okres dostanie. Czy to będzie okres 1 roku, czy to będzie okres dłuższej terapii. Jeżeli chodzi o czas rozpoczęcia leczenia hormonem wzrostu, nie ma takiej sztywnej granicy. Tak naprawdę dziecko obserwujemy mniej więcej do 6-7 roku życia i wówczas podejmujemy kroki w kontekście diagnostyki właśnie niedoboru hormonu wzrostu.